Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o drukowaniu kolorowym, albo przynajmniej w dwóch kolorach, na zwykłej drukarce 3D. W przypadku, jeżeli nie mamy systemu drukowania wielokolorowego, jesteśmy troszeczkę ograniczeni do kombinowania. Mamy kilka metod, zaraz Wam pokażę kilka z nich. One niestety mają swoje limitacje, ale do tego dojdziemy. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj mamy kilka opcji, które widzicie były drukowane w różnych metodach i wytłumaczę Wam dokładnie, jak to można osiągnąć. Po pierwsze, jeżeli mamy zwykłą drukarkę z Direct Drive'em, która będzie troszeczkę łatwiejsza w obsłudze niż z tym Bowdenem, tą rurką, która nam podaje filament i kiedy ekstruder jest z drugiej strony, no to mamy trochę jakby lipę, bo tak były stare Endery na przykład, bo wtedy musimy mieć większy kawałek filamentu i to jest nieco trudniejsze. W tym przypadku, kiedy sobie usuniemy tą rurkę z naszego ekstrudera, możemy podać filament bezpośrednio do naszego podajnika, ekstrudera. I dodatkowo możemy jeszcze zainstalować sobie ten kawałek, to jest, zdaje się, PTFE, tej rurki, która jest odporna na temperaturę. Ona jest jedna zainstalowana teoretycznie w ekstruderze tam na dole, w tej grzałce, a drugą możemy sobie dołożyć, żeby po prostu było to pasujące. I wtedy możemy podać filament bezpośrednio tędy. I na czym polega ten system drukowania? Tutaj mamy na przykład dobry przykład elementu, który został wydrukowany w tej orientacji i po prostu mniej więcej widzimy, kiedy zaczynamy drukować i możemy obserwować czas na drukarce, kiedy podajemy, zmieniamy kolor. Czyli na przykład w tym przypadku, kiedy drukowaliśmy ciemną warstwę, minęło około 20 minut i po 20 minutach postanowiłem obciąć filament. Po prostu obcinamy filament, on idzie dosyć powoli, więc mamy czas. Zmieniamy szpulę i zakładamy sobie ładnie obcięty, jasny filament i wciskamy go w tą rurkę, jak tylko okaże się, że ciemny znika i delikatnie, delikatnie trzymamy, naciskamy, czujemy, jak ten filament tam znika, znika, znika i w końcu ekstruder załapie go i zaczyna drukować tym jasnym filamentem. Jeżeli zrobimy to dobrze, to nie będziemy mieli żadnego problemu z zmianą koloru. Ta zmiana nastąpi dosłownie w jednej warstwie teoretycznie, w zależności od modelu oczywiście, i nie będzie takiego jakby mieszania kolorów zbyt widocznego. I później widzimy, kiedy już chcemy zmienić kolejną warstwę. Zazwyczaj ta zmiana koloru trwa jedną, dwie warstwy, w zależności oczywiście od modelu. I wtedy znowu obcinamy, zmieniamy szpulę i wsadzamy drugi kolor, żeby dokończyć model. No i tutaj musimy uważać, bo jeżeli coś nam nie wyjdzie i zrobi się mała przerwa w filamencie, to wtedy zrobi nam się po prostu dziura w modelu. Więc to będzie trochę trudne. Więc dlatego trzeba delikatnie ten filament tam dociskać, żeby na pewno ekstruder złapał te zębatki, złapały ten filament. I dzięki temu mamy właśnie tego typu drukowanie, że jedna część jest jasna, druga ciemna i wygląda to trochę lepiej niż jednokolorowy wydruk. Na pewno pozytywnym aspektem drukowania w ten sposób jest to, że to łączy się termicznie, więc po prostu nie mamy tutaj żadnego klejenia, nie mamy tutaj żadnego mechanicznego łączenia, tylko po prostu pod wpływem temperatury oba filamenty ze sobą się łączą. Jeżeli mamy jeszcze ten sam filament tej samej marki, tylko różni się kolorem, bo to jest na przykład PET i to jest PET, no to wtedy mamy, nie mamy żadnego problemu z łączeniem. Możemy teoretycznie spróbować łączyć inne materiały, ale z tego co wiem, to nie jest to takie proste. Na przykład PET nie lubi się łączyć z niczym innym. Możliwe, że komuś się udało. Natomiast TPU, poliuretan, może być łączony z teoretycznie innym filamentem, bo widziałem, że komuś się to udało. Ja osobiście nie próbowałem, więc jeszcze nie będę o tym mówił nic więcej. Drugim sposobem na łączenie, tak jak mieliśmy w tym modelu, jest podzielenie modelu na dwie części. To znaczy, w tym przypadku twórca, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie jestem pewien, czy zrobił to umyślnie, czy przez przypadek mu to wyszło, zrobił ten wzorek plastrów miodu i to był osobny model i później miał drugi, ten większy model obudowa, która miała wyżłobienia na ten plaster miodu, na ten ciemniejszy element i jeżeli wrzucimy go w slicera, to ten slicer ułoży te modele automatycznie w idealnym położeniu. To znaczy, najpierw drukujemy plaster miodu innym kolorem. Ustawiamy temperaturę stołu, w moim przypadku było to 80 stopni i drukujemy najpierw plaster miodu i jak tylko skończy się drukowanie, to na moim Anycubiku muszę manualnie szybko zwiększyć temperaturę do 80 stopni, żeby utrzymał tą temperaturę, kiedy będę zmieniał filament. I kiedy zmieniłem filament,
na inny, na ten jasny, to po prostu zaczynamy drukowanie od nowa. I dzięki temu, że zaczynamy drukowanie od nowa, dysza wie, żeby ominąć ten element, prawdopodobnie przez przypadek, bo tak jest G-code napisany, i omija wszystkie te elementy, zobaczycie zresztą na birolu, po prostu zaczyna drukować dookoła pierwszą warstwę jasną, omija te wszystkie ciemne elementy i potem po prostu dodrukowywuje brakujące miejsca jasnym kolorem i to też łączy się termalnie, termicznie, topi się ten PET razem z tym ciemnym. I dlatego mamy to w jednym idealnym elemencie, bez żadnego klejenia, bez żadnego kombinowania. I tutaj zmiana filamentu nastąpiła bez pośpiechu, bo to było po zakończeniu pierwszego modelu i to była kontynuacja drukowania dopiero drugiego modelu, więc na spokojnie to było trochę prostsze i udało mi się to zrobić z tej strony, udało mi się to zrobić z tej strony, z tym, że tutaj miałem nieco brudny stół i nie udało mi się tego uzyskać, tego efektu tak po całości. Kwestia wprawy tak naprawdę. I dzięki temu, że możemy uzyskać taki efekt, on też ma swoje limitacje, bo dysza musi się zmieścić pomiędzy tymi elementami, czyli mamy jakby limit tego, że te elementy muszą być minimum od siebie oddalone o na przykład dajmy na to 2 mm, żeby tylko dysza się tam zmieściła, bo ona ma kształt tego stożka takiego, więc nie może zahaczyć o te elementy, musi się też minąć, dlatego to albo jest ważny model, albo ważne położenie, więc też jest ważna wysokość warstwy, bo nie możemy zrobić na przykład 10 mm jednego koloru i potem wydrukować inny w innym miejscu drugi model, bo może zahaczyć po prostu dysza, cały ten ekstruder, tam jest jeszcze czujnik wysokości i cały ekstruder jest dosyć duży, więc mamy też ten limit wysokości, więc powiedzmy sobie no te 2 mm, 4 warstwy powinny być ok, ale to jest wszystko kwestia prób i błędów, więc na tej zasadzie musicie kombinować. I dla mnie na przykład ta opcja drukowania jest dużo lepsza, bo wychodzi to dużo lepiej i na przykład jeżeli chcemy wydrukować napis dwukolorowy, to wychodzi to naprawdę nieźle. Po prostu robimy w blenderze napis, zmieniamy napis na siatkę, mesh i później robimy boolinem na przykład w kwadracie, w prostokącie wyżłobienie dokładnie tego tekstu i zostawiamy sobie model tekstu i model wyżłobionego prostokąta czy tam sześcianu. I wtedy drukujemy najpierw napis i potem robimy przerwę na zmianę filamentu i następnie drukujemy innym filamentem całą resztę. I to później jest ze sobą związane. Więc dysza też powinna omijać te wszystkie literki, powinna bardzo ładnie jakby to wydrukować w ten sposób, żeby nie zahaczyć o żadną z nich. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Zapomniałem wam wspomnieć, jak możecie zrobić w najprostszy sposób kolorowy wydruk. Po prostu musicie w blenderze lub innym programie do renderowania 3D, do modelowania, stworzyć sobie napis, który wyżłobicie w jakimś elemencie. Dajmy sobie na to, że tutaj zrobimy ten sam napis co ostatnio i zrobimy tylko ekstruzję troszeczkę większą. To znaczy, żeby ten napis był duży, żebyśmy mogli po prostu wyżłobić w tym drugim elemencie ten napis. I musimy go przemienić tak, jak było mówione wcześniej, na siatkę, na mesh. O, i teraz jeszcze zrobimy lustrzane odbicie. Możemy to zrobić też później tak naprawdę, ale dobrze było nie zapomnieć o tym, żebyśmy po prostu drukowali od spodu. Wtedy będziemy mogli widzieć, co to jest za napis w normalny sposób. I teraz robimy sobie to wyżłobienie. Najlepiej zrobić powiedzmy na 2-3 mm. Gdzie tam, ile potrzebujemy. Możemy tak naprawdę więcej, bo będziemy to drukować w dosyć prosty sposób. Wykorzystamy potencjał drukarki i filamentu. I teraz tylko szybki boolin, żeby usunąć tekst. O, difference exact, ok. I teraz jak skasujemy ten tekst, to mamy po prostu dziurę w naszym modelu. I to wygląda mniej więcej tak, że jest ta dziura. I co robimy dalej? Możemy sobie to zapisać jako model 3D, ale to akurat mam taki addon, więc możemy sobie to zapisać
Zrobimy tylko tak napis x2. Zapiszemy. Teraz przejdziemy do slicera. I kiedy jesteśmy w slicerze i mamy już nasz napis zaimportowany, to po prostu robimy sobie slice the plate i zobaczymy, jak wyglądają nasze warstwy. No i jak widzicie, jest to drukowane w ten sposób. Jak to oczywiście się wydrukuje, to będzie to czytelne. Ten filament zostawi po prostu puste miejsce w tym miejscu i tam, gdzie jest napis, po prostu będzie puste miejsce, nie będzie nic. Ale kiedy drukujemy to cały czas, to widzimy, że przy, no oczywiście w zależności od naszych ustawień, w tym przypadku jest to ósma warstwa, zostaje to zadrukowane. Więc przed ósmą warstwą, na przykład przy piątej, szóstej warstwie, wymieniamy sobie filament. Czyli to, co mówiliśmy wcześniej, obcinamy filament i szybko wciskamy drugi. I dzięki temu, że na przykład mamy direct drive'a, to ten filament zostanie wymieniony dosyć szybko w jedną, dwie warstwy. I zostanie zadrukowane to już innym kolorem. I dzięki temu, że zostanie to zadrukowane innym kolorem, to będziemy mieli po prostu, na przykład dajmy na to jasną płytkę, a napis będzie w środku ciemny. I dzięki temu będzie efekt po prostu dwóch kolorów. No i przy okazji cała płytka będzie dwukolorowa. Więc to jest jeden z tych prostszych sposobów, jak można w ten sposób to zrobić. Oczywiście tych sposobów jest więcej, ale to są tylko takie podstawowe omówione, które może zrobić tak naprawdę każdy. Jest też jedna troszeczkę bardziej zaawansowana opcja drukowania w kolorze. Jeżeli użyjemy odpowiedniej drukarki i slicera, dajmy na to Prusy Slicera lub Cura Slicer, możemy manualnie dodać kolejną warstwę, która będzie innego koloru. Jeżeli widzimy suwak, na przykład po prawej stronie w Prusa Slicerze, tam jest taki malutki plusik, jak go naciśniemy, to po prostu dodajemy kolejny kolor. I Slicer dodaje w G-kodzie, w G-kodzie, w naszym pliku dodatkową komendę M600, która polega na tym, że drukarka pauzuje drukowanie, głowica się odsuwa, wysuwa filament i czeka na nowy filament. I tutaj jest kwestia tego, bo mechanik pytał o to, czy dlaczego jego drukarka nie pauzuje, tylko leci dalej, albo po prostu jest opcja też taka, że wasza drukarka po prostu jak się spauzuje, to nie idzie dalej. Albo nie chce filamentu, nie przyjmie filamentu. Problem jest w oprogramowaniu drukarki. Jeżeli wasze oprogramowanie drukarki, samej drukarki, już nie mówimy o slicerze, nie obsługuje kodu M600, no to niestety to nie będzie możliwe. Z tego, co widziałem, to Cobra 2 Neo już ma nowsze oprogramowanie, więc to powinno działać. Niestety nie przetestowałem tego, ale podobno komenda M600 będzie działać. Jeżeli macie Cobra 2 lub Cobra 2 Max albo te poprzednie modele z tym starym oprogramowaniem Clippera, no to możliwe, że tej komendy jeszcze tam nie ma. Więc to jest taka loteria troszeczkę, czy macie nowszą wersję drukarki, czy starszą wersję drukarki. Ale jeżeli macie Prusę lub lepszą drukarkę, no to prawdopodobnie ta komenda jest i macie dobre oprogramowanie. Tutaj zaraz wam zademonstruję, jak to będzie wyglądało, bo zaraz będziemy zmieniać kolor ze złotego na niebieski, więc zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Nie powinno to być trudne, jest to bardzo podobne do tego, jak manualnie próbujemy zmienić filament, kiedy dysza jeździ, natomiast tutaj z tą komendą M600 mamy naprawdę super opcję, bo tak jak mówiłem, zaraz zobaczycie, dysza się odsunie i będziemy mogli spokojnie podać filament, on sobie go załaduje, dysza się oczyści i będzie to dosyć praktyczne. Teraz następuje pauza. Wysunął się filament. Ja tylko ściągnę tutaj filtr. Wyciągamy filament. I teraz drukarka będzie nas prosiła o to, abyśmy podali nowy filament. Więc podajemy nowy filament. Zmiana filamentu. Czy rozładować, czy udało się rozładować? Tak. Wyciągnij filament z czujnika. Zmiana filamentu. Kontynuujemy. O, i zaciągnął. Także jak mamy Prusę, to jest to trochę prostsze. Jeszcze tylko założę filterek. I następuje teraz czyszczenie dyszy. Czy mamy odpowiedni kolor? Jeszcze nie, więc czyścimy dalej.
Czekamy, aż wyjdzie niebieski. Na wszelki wypadek sobie to usuniemy na bok. Jeszcze raz czyścimy. No i wygląda już dobrze ten niebieski, więc tyle wystarczy czyszczenia. I kolor jest ok. I teraz drukarka jedzie tam, gdzie skończyła. I już jedziemy z niebieskim, wyczyszczonym filamentem. I tyle w temacie. No jeżeli naprawdę nam brakuje pomysłów na kolorowe drukowanie, zawsze są filamenty, które są już zmieszane razem. Mają albo jeden odcinek taki, drugi taki, trzeci taki, albo po prostu dookoła są barwione w innym kolorze i wtedy mamy te tak zwane magic silki, czy tam magic filamenty, magiczne filamenty, ale o tym też będzie w innym odcinku, bo też zamierzam zrobić kilka testów odnośnie tych filamentów. Będzie nowa drukarka u mnie na kanale, więc będziemy je porównywać, te wydruki, będziemy porównywać drukarki ze sobą, czy warto przepłacać, czy warto kupić droższą drukarkę, czy taka tańsza nam wystarczy. No i niestety, ale też jakby drukowanie dwóch kolorów w ten sposób, nie będzie to nigdy wyglądało tak, jakbyśmy mieli drukarkę z systemem wielokolorowym, gdzie mamy kilka szpul, mamy kilka kolorów i każdy jeden element może być wydrukowany w innym kolorze. Ale ten system, z tego co widziałem, też ma wielki, wielki, ogromny minus, bo kiedy zmieniamy kolor, no to ekstruzja, dysza musi wywalić ten stary kolor, ten zmieszany kolor do śmietnika. I za każdym razem, kiedy zmieniamy ten kolor, no to niestety tego jest naprawdę sporo, jak zobaczycie sobie na innych filmach. Dodatkowo ktoś próbował, jakby nawet chyba im się to udało w jednym slicerze zrobić tak, że kiedy wymieniany jest ten kolor i on jest zmieszany, to po prostu wypełnienie zostaje wydrukowane, żeby nie marnować tego filamentu, a dopiero zewnętrzna ścianka tym odpowiednim kolorem jest drukowana. Także minimalizujemy odpady i wtedy jest to bardziej ekonomiczne. Dobrze. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobał i że zasubskrybujecie kanał Gatech 3D i wpadniecie na kolejny film. Trzymajcie się. Cześć.